Siema, z tej strony XFreddy. Aktualnie znajduję się na najlepszym serwerze Megadrop, czyli na xdmc.pl. Zostawcie subika, łapkę w górze i dzwoneczek. Nagrywam ten filmik o 1:37, bo wróciłem dopiero do domu. No i co mam powiedzieć? Zostawcie subika, łapkę w górze i dzwoneczek. Nie pamiętam, czy mówiłem. Napiszcie w komentarzu oceniania. Przytam wam serduszko i możecie również pisać swoje niki, bo będziemy losować już powoli rangi na nową edycję. Bo już tutaj nie będę oszukiwał. Wystartujemy boksa. I potem oczywiście startujemy z Mega Dropem, jakieś tam zmiany ogarniemy. Więc napiszcie w komentarzu rzeczy, jakie byście chcieli widzieć na nowej edycji. Po prostu takie, co wam po prostu by przypadły do serca, co zmienić, co dodać, jakieś nowe innowacje. I po prostu tak, żeby było super, tak? Stajemy się potęgą, szanowni państwo, a ja sobie w tym momencie tepnę się do, po prostu do gildii, jakie tutaj istnieją. Oceniamy sobie gildię, walimy to. Ja sobie wezmę jakieś może kluczyki czy coś w tym stylu. X-Freddy, Legenda 1 i oczywiście jak ziomeczki sobie wyrzuciłem z wrażenia. Jak ziomeczki będą grali, to oczywiście będą mogły sobie jakieś takie skrzyneczki, klucze znaczy się zgarnąć. Więc wydaje mi się, że całkiem nieźle. Dobra, kompas. Jak widać tutaj mają jajko tak po prostu pod przebite. GM3 sobie załączmy. Ty, oni właśnie byli tutaj przebijani, jak widać. Nie zregenerowali sobie Kuboida, co mnie smuci. Ty, oni chyba tu mieli oszusta nawet. Weźmy sobie logbloka, szanowni państwo. 17.06, no to 2 dni temu była tutaj jakieś tak zwane poddymka. Kurde, że oni sobie tutaj tak mnie naprawili. A gdzie oni mają, jak oni mają wejść do Kuwojda? To jakieś do góry. Możecie dać... sorry, zniszczyłem wam. Możecie dać znać w komentarzu w ogóle, co to ma znaczyć, tak jakby wejście od góry, czy coś takiego, jakie to ma zastosowanie. No i oczywiście nagrodę dla kochanych widzów będziemy dawali srogą. 32 kluczyki za elegancką gildię. Następną, jaką ocenimy, to jest gildia Fru. GATP Fru. Kiedy ostatnio był Sedzik? Podłoga 2. 5 godzin temu, sorry zacięcie, ale nie spodziewałem się, że jak wpiszę Sinto IP wyskoczy i będę musiał zamazać, kurczę. No bo nie chciałem żadnego tak wycieku, że IP się pojawiają na odcinkach X-Ray. Co by to w ogóle miało być, tak? Że z takiego porządnego serwera jakieś tutaj takie przykre rzeczy by się działy. Dobra. Zejdźmy sobie w dół. Ej, dużo gildii właśnie ma takie. I tepną się drugiej gildii stopki i mają takie zejście w dół. W sensie wiecie, że coś takiego. Możecie dać znać w ogóle w komentarzu, co to daje, czy coś, bo jak ja robiłem gildię, to zawsze po prostu było takie normalnie do biegania, nie jakieś takie. Co tu jest? Klatki, event klatki tutaj robili, czy co? Dobra, bo załączę sobie może GMA. A po prostu wkopmy się. Nie, no to jest po prostu jakieś takie pudło, tak o. Że kompasem. Nie, no nic tam nie ma. Patrzcie. Ja nie wiem, co to ma znaczyć. Dobra. A tutaj ten drzewkarka po prostu, że się podkopuje. Dobrze. Lecimy sobie. Wchodzimy do żółwika w centrum. Cyk, 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 cyk. Otwieramy. Wkładamy 32 klucze. Następna gildia z Geinfo Ruski, czyli Narfinka, GATP Ruski. Dobra, tutaj GM3 sobie załączmy. Ty, ale gildia przebijana była, kurde, nawet nie mam tak szczerze gdzie włożyć tych kluczy. Bo jak ktoś... O, mają żółwika, dobra. Myślałem, że tak szczerze nie będzie gdzie włożyć kluczy, bo tak szczerze myślałem, że słabsza ta gildia będzie, a z góry się całkiem nieźle prezentuje. Następną, jaką gildię ocenimy, to gildia CBG. Jest to gildia Drippy Iceade. Jeśli chcecie, to możecie wpaść do niego na kanał. To jest super mordeczka Isat. Kurde, taki ziomeczek sztywny. Tylko szkoda, że nie może wychodzić z domu po godzinie 17. Bardzo mnie to smuci. Pozdro dla kumatych, dobra. Pozdrawiamy Isada i w tym momencie idziemy sobie na te w losowe miejsce na mapie. Włączę sobie GM3. Lotujemy sobie GM1. Patrzcie, szanowni państwo. I wkładamy klucze. Ukrytą skrzynkę robimy na losowych kordach. Dobra. Oj. To też włóżmy. Może jakieś bikony. Dobra, bo wtedy będą końsiki. Dobra, 16, 6 to bikony. Co można tutaj kupić? Też sklep. Kopaczow. Czy case'y były? Nie pamiętam, ale weźmy sobie case'y. Dobra. I taka skrzyneczka, szanowni państwo, znajduje się na kordach. Tutaj macie 1572 na minus 1805. Możecie dać znać w komentarzu, kto zgarnie tą skrzyneczkę i życzę wam powodzenia. Jak wam taki materiał się spodobał, to wiecie co robić. Trzymajcie się, cześć, hej.